Jestem początkującym lektorem i do tej pory zdobyłam doświadczenie jedynie w nauczaniu pojedynczych osób, w nauczaniu indywidualnym. Osoby te były na bardzo niskim poziomie zaawansowania, to najwyżej na A1-2 i przebywały już w Polsce. Nasze lekcje właśnie głównie przeznaczaliśmy na naukę mówienia, bo o ile nad innymi sprawnościami byli w stanie pracować samodzielnie w domu, tak świadome nauczanie i kontrolowanie wypowiedzi mogło jedynie właśnie przebiegać na naszych zajęciach. No jak nauczałam tego mówienia? No przede wszystkim stymulowałam rozmowę obrazkami, tekstami, prosiłam, żeby opisali mi, co widzą na danym obrazku, co sądzą o danym tekście. No więc te ćwiczenia głównie miały na celu tak jakby, prawda, usprawnienie ich wypowiedzi, tak jakby przełamanie jakichś barier w wypowiadaniu się w innym języku. A jeżeli chodzi o konwersacje, to prowadziłam takie potencjalne dialogi w sklepie, w restauracji. Prosiłam o to, aby dopasowali pytania do odpowiedzi, czy odpowiedzi do potencjalnych pytań. I co więcej, od samego początku zwracałam ich uwagę na istnienie w Polsce stylu formalnego i nieformalnego, czyli pokazywałam, w jaki sposób powinni oni się zwracać do kolegi, a w jaki sposób do osób im nieznanych. I właśnie na przykład prosiłam, by tworzyli odpowiedniki odpowiedzi, taką zamianę ze stylu formalnego na styl nieformalny. No i to, czego mi brakuje właśnie jako takiemu początkującemu lektorowi, to przede wszystkim propozycji ciekawych ćwiczeń. Czegoś, co pokazało mi, w jak ciekawy sposób poprowadzić takie zajęcia. Brakuje mi plansz, obrazków, którym można by stymulować właśnie ich, stymulować rozmowę i tam nauczać ich wypowiedzi. No i co więcej, mam problemy z oceną po prostu wypowiedzi ucznia, ponieważ, prawda, ta wypowiedź trwa tu i teraz, nie chcę mu przerywać, kiedy mówi. I oceniając go dopiero po zakończeniu wypowiedzi, dużo błędów jego mi umyka. I w związku z czym mam problem z kontrolą jego postępów.